Witajcie drugiego dnia tygodnia metru. Przed wami właśnie odbyła się prezentacja drugiego moca w tym evencie. Kialgi, Toa Błyskawic. Parę słów na temat tej kreacji. W kanonie Bionicle maturanie błyskawic, którzy mogliby się przemienić w Toa operujących tym elementem, mają schemat kolorystyczny biało-niebieski i wszyscy są płci żeńskiej, tak jak maturanki wody. Ja jednak wyszedłem z swojej kreacji naprzeciw kanonowi, mój błyskawiczny Toa, błyskawiczny Badum TSS, jest czarno-żółty i jest facetem. Jest parę elementów tej figurki, które szczególnie lubię. Na ramienniki z części motocykli z LEGO System, nie mój autorski pomysł, widziałem już parę bąklowych moców wykorzystujących to rozwiązanie, również w mocach od widzów, bodajże, o ile dobrze pamiętam, w pracy Weimaru. Pamiętam, że wpadłem na to jeszcze zanim zobaczyłem, jak inni budowniczowie to podłapali. No, wygląda to ciekawie, te części nadają się idealnie do tegoż celu. Lubię tutaj też ten wyraźny kontrast między czarnym i żółtym, a także to, jak ładnie i harmonijnie gra ze sobą tekstura łydek Rakshi i tych pancerzy z okresu Glatorian. Tors poszerzyłem tym razem na ramiennikiem Toa Inika. Myślę, że ładnie to gra z całością. Nie wspomniałem o tym w prezentacji Sharaki, więc nadmienię to tutaj. Wszystkie mocki z tygodnia metru zachowały naturalnie funkcję ciach-ciach. Przewodzące moc błyskawic ostrza można połączyć w jedną broń na wzór podwójnego miecza świetlnego. Gdyby kogoś interesowały te części, pochodzą one z zestawu Exoforce 8103 Sky Guardian. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia do kolejnego odcinka Tygodnia Metru.